Murale na ścianach budynków zawsze wzbudzały wiele emocji. Jedne bawią, inne po prostu się podobają, ale są też murale z silnym przekazem, nawiązujące do miejsca, w którym się znajdują, ściśle powiązane z jego historią. I właśnie takim muralem jest ten, który zdobi ścianę budynku w Żychlinie. Mural nosi tytuł Ściana Reformacji. Jest piękna ściana, ale czegoś brakuje. I najstarsza parafia, która tu jest, ewangelicko-reformowana w Polsce, która funkcjonuje od czasów polskiej reformacji tutaj, nie podkreślała nigdy w otoczeniu właśnie tej wyjątkowości tej miejscowości. Była okazja, udało się i ten mural, który przedstawia właśnie ścianę reformatorów, tak naprawdę ścianę reformacji, bo są tu osoby też, które nie są ściśle reformatorami. Ta ściana reformacji, no uważałem, że powinna właśnie tu być. Na muralu przedstawiono wizerunki osób, z których większość jest powszechnie znana, na przykład Jan Hus, Marcin Luther, Jan Calvin, Mikołaj Rej czy Fryderyk Chopin. Jednak wśród nich są nazwiska, które kiedyś odgrywały duże znaczenie w historii, a dziś pamięć o nich trochę się zatarła, na przykład Stanisław Lutomirski. Pozostałe postacie przedstawione na muralu to Huldrych Zwingli, Jan Łaski, Jan Amos Komeński oraz Muza. Jedna kobieta wśród 9 mężczyzn, ale ta kobieta reprezentuje wiele kobiet. Muza to osoba, która przyczynia się do twórczości na przykład mężczyzn, prawda? Ale ta osoba to przedstawia wiele, jak wspomniałem, kobiet. Warto zaznaczyć, że za wykonaniem muralu stoi dwóch zdolnych artystów pochodzących z Konina. Pracę wykonałem wspólnie z Jakubem Żyto. Czas wykonania pracy to był miesiąc, mniej więcej tutaj z małymi przerwami ze względu na pogodę czy tutaj problemy małe zdrowotne. Ostateczny wygląd muralu to wynik wielu projektów i konsultacji pomiędzy wykonawcą a proboszczem parafii. Były zasugerowane przez pastora, my dobieraliśmy głównie konkretne projekty tych postaci. W trakcie tutaj powstawania projektu dodawaliśmy tylko tak naprawdę te postacie, bo zaczęliśmy chyba od 5 czy 6, a skończyliśmy na 10. Postacie są ułożone chronologicznie od daty narodzin, aż do tutaj, od początku od lewej strony postacie, że tak powiem, są najstarsze, do prawej najmłodsze. Inspiracją dla powstania muralu były istniejące już wizerunki wybitnych dla reformacji osób. To jest nawiązanie do ryciny, którą możemy znaleźć gdzieś na przykład w internecie, przedstawiającej reformatorów przy stole. I też to jest nawiązanie do pomnika reformacji, czy pomnika właśnie reformatorów w Genewie, przedstawiający takie słynne postacie, która jedna z tych postaci jest także tutaj na tym muralu, bo jest ważna. Uroczyste odsłonięcie ściany reformacji nastąpi 31 października w rocznicę przybicia przez Marcina Lutra do drzwi kościoła w Wittenberdze 95 tez. Świętujemy. To będzie też niedziela, będzie uroczyste nabożeństwo, będzie koncert chóru kameralnego z Warszawy i między innymi też odsłonięcie muralu. Już teraz mural można podziwiać na ścianie budynku w Żychlinie. Oprócz walorów estetycznych zachęca do refleksji, wywołuje ciekawość, kim były przedstawione postacie.